baranek wielkanocny. Na kawałku tektury rysujemy kształt głowy baranka. Wycinamy. Używając paska tektury, owijamy elementy boczne i łączymy z szywaczem. Rozcieńczamy na talerzyku trochę kleju z wodą i za pomocą pędzla malujemy wewnętrzną stronę bocznych elementów głowy. Zamykamy figurkę głowy, łącząc ze sobą elementy przy użyciu taśmy. A do wnętrza wkładamy kulkę z ręcznika papierowego. Oklejamy głowę kawałkami ręcznika papierowego przy użyciu rozcieńczonego kleju. Po bokach nadajemy głowie wypukły kształt, nakładając więcej warstw papieru. Oklejamy element dokładnie do uzyskania pożądanego efektu. Odkładamy głowę do wyschnięcia. Bierzemy kubeczek po jogurcie i oblewamy go klejem. Nacinamy kubeczek w miejscu, gdzie ma być głowa.
wtykamy w nacięcie połowę z patyczka lekarskiego. Malujemy dalej kubeczek klejem. Okładamy kubeczek kuleczkami z papieru, zostawiając miejsce w okolicy wystającego patyczka. Wycinamy z tektury dwa wąskie paski wzdłuż jej wewnętrznych otworów. Wpychamy w kartonowe paski kawałki drutu o tej samej długości. Smarujemy tekturę klejem z wodą. Skręcamy paski w świderki. Zawijamy świderki na palcu, formując rogi. Przyklejamy rogi po obu stronach głowy. Przyklejamy głowę do kubeczka w miejscu, gdzie jest patyk. Za pomocą kawałków papieru zamoczonych w kleju przytwierdzamy głowę do korpusu. Wkładamy baranka do wyschnięcia. Odmierzamy odpowiednią długość patyczka i odłamujemy niepotrzebny koniec.
wycinamy z kawałka wstążki chorągiewkę. Nacinamy patyczek za pomocą nożyka. W miejscu nacięcia wtykamy chorągiewkę. Malujemy wstążkę rozcieńczonym klejem. Na końcu patyczka zakładamy spinacz i odkładamy chorągiewkę do wyschnięcia. Z kawałka papieru wycinamy oczy. Obrysowujemy kontury markerem. Doczepiamy chorągiewkę. Na talerzyku rozkładamy płatki kosmetyczne i posypujemy nasionami rzeżuchy, które podlewamy wodą. Kładziemy baranka na talerzyku z rzeżuchą. Talerzyk owijamy wstążką w formie siatki i łączymy z szywaczem. Formujemy kokardę przy pomocy drutu. Subskrybuj, jeśli chcesz być na bieżąco. Zapraszamy też na naszą stronę pracyplastyczne.pl oraz do obejrzenia innych filmów.